witam wszystkich, cześć. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować nowy model Madon generacji 8 w teamowym malowaniu Lidl Trek. Jest to rower, który już widzieliście w poprzednich nagraniach, odcinkach, jak był rozebrany na części pierwsze. Omawialiśmy go razem z Wojtkiem, dokładnie każdą część praktycznie. No w tym momencie, jak widać, jest już złożony, wyregulowany. No i chciałem Wam o nim coś już w takiej formie, już złożonej, co nieco opowiedzieć. Jest to wersja topowa, czyli na ramie OCL V900, najnowsze włókno, najlżejsze, rama odchudzona w porównaniu do poprzedniej generacji o około 320 gram. To jest waga razem z widelcem. Dokładnie na takim modelu jeździ każdy zawodnik teamu fabrycznego Lidl Trek, czyli ten rower prawie niczym się nie różni. Dlaczego mówię prawie? No bo wiadomo, każdy zawodnik ma swoje jakieś wymagania, swoje upodobania, no i pewne części się zmieniają, takie jak długość mostka, szerokość kierownicy. Co istotne, ta rama ma możliwość montażu trzech zestawów jakby mostka z kierownicą. Pierwszy zestaw to jest wersja w pełni zintegrowana, nowa kierownica Treka, czyli wtedy wybieramy sobie jako zintegrowany cały system, szerokość mostka i kierownicy, jest tych wersji sporo. Druga wersja to jest wersja pod mostek RCS z Treka, wtedy jest mostek z osobno i kierownica z montażem, można tam praktycznie każdą kierownicę zamontować, lub trzecia wersja, gdzie możliwość jest montażu każdego dowolnego mostka. Oczywiście mówimy o standardzie 1,1 cala rury sterowej. I tak na przykład zawodnicy, widziałem, że niektórzy jeżdżą faktycznie na zupełnie innych mostkach, a innej kierownicy. Także każdy to dopasowuje do siebie. Kolejną różnicą to na pewno będzie wielkość zębatek przednich. Tutaj fabrycznie mamy 48 największą zębatkę. No a zawodnicy, wiadomo, jak mają kupę siły, no to wybierają sobie większe te zębatki. Najczęściej jest to 54, a czasami i 56, w zależności też od trasy, na jakiej jadą. Kolejną rzeczą to jest kaseta o różnym zakresie. Tutaj jest zakres 10-33. Zawodnicy, w zależności od tego, czy jeżdżą na etapy płaskie, czy na górzyste, no to albo zostają przy takiej kasecie, wtedy na góry, lub na płaskie etapy wybierają często 10-28. Reszta osprzętu jest niemalże identyczna jak tutaj. Także jak będziecie oglądać jakieś, teraz dobra jest okazja, bo leci Tour de France, etapy, to możecie się przyjrzeć. Dokładnie to jest identyczny rower. Rower mega lekki, aerodynamiczny, szybki, także i na etapy górskie, i na etapy płaskie zawodnicy wybierają właśnie ten model. Zapraszamy do nas do sklepu na obejrzenie tych modeli, bo jest ich kilka, można przetestować, sprawdzić. Zapraszam i pozdrawiam.